Dla Interi Sport Adam Lewicki, ze mną Adrian Gralak. No czekałeś 2 miesiące na tą walkę. Jak się czujesz po takiej, a nie innej, takim, a nie innym wyniku? No nie jest zbyt przyjemnie, ale trzeba... Przepraszam bardzo. Trzeba te porażki przyjmować jakoś tam na klatę. Wydaje mi się, że przyszła ta pierwsza porażka. Myślałem, że jakoś tam ciężej będę to znosił, ale mam wsparcie przyjaciół, narzeczonej, rodziców. Jakby, wiesz, przeczytałem te pozytywne wiadomości od moich bliskich, nie od jakichś osób, których nie znam, tylko właśnie te wiadomości od moich bliskich jakoś tam podniosły mnie na duchu. Pierwsza, nie wiem, pierwsze 5, 10, 15 minut po walce było, nie było zbyt przyjemne, ale później, wiesz, dostałem wiadomości od tych najbliższych i jakoś... Się rozluźniło. Tak, się rozluźniło. Trenerzy dalej są za mną, chcą być ze mną, ja chcę być z nimi, więc jakby... No jest okej. Okay. Powiedz, jak proces zbijania wagi, bo to jest najcięższe w waszym sporcie, a ty musiałeś 2 razy zbijać w tak krótkim okresie czasu. Czy to wpłynęło jakoś na ciebie? Bo wczoraj tak się przyglądałem na ważeniu, to byłeś troszkę wysuszony. No byłem, kurczę, ja zrobiłem tak naprawdę limit bez tej tolerancji. Miałem 70,1. To po tym wypiłem od razu pół litra picia, bo za dużo tej wagi zrobiłem. Zeszło spoko, bo przez pewien czas nie jadłem, więc jakby nie miałem z czego wczytyć. I poszło, no ale poszło w takim kierunku, że co, gdzieś tam odebrało mi kondycję i siły, więc no niestety. Dobra, no to jak teraz już się czujesz, te, nie wiem, ile minęło, godzinkę, półtorej po walce? Generalnie czujesz, że trzeba chwilę odpocząć i wrócić na salę, czy jakie pierwsze przemyślenia? Czuję się najedzony, po pierwsze. Trzeba się wyleczyć, ogarnąć się, żeby słuchać się trenerów. Nie pod tym względem w klatce, tylko pod tym względem, że jeśli coś się dzieje, trener mówi, nie walczymy, to nie walczymy, a nie jakaś jest chora ambicja zawodników. Pewnie każdy zawodnik mnie zrozumie, że mimo to, że coś się dzieje, ktoś mówi, że może lepiej nie walczyć, to i tak jakby... Ale były takie głosy, żeby jednak nie walczyć w tych Gliwicach? Tak. Były, bo mój trener doświadczył tego samego, co ja i mówi, nie walcz. Ja to przeżyłem i strasznie się czułem. Ja mówię, ale u mnie tak nie będzie. U mnie chyba tak nie będzie, zobaczymy, no. Może będzie inaczej. Mówi, nie walcz. Ja mówię, no na takiej gali nie chcesz, żebym, wiesz, zawalczył, jakby, no to jest marzenie nawet zawodnika. To poczuć, nie? Tak, to jest marzenie każdego zawodnika, każdy, kto zaczyna, każdy, kto, nawet, nie wiem, zawodnicy, którzy biją się w KSW, gdzie się nie bili na dużej hali, chcieliby to zawalczyć, więc jakby, kurczę, no ciężko było odmówić. No i wziąłem tą walkę, no. Poczułem te fajne emocje, wzrok tych ludzi, naprawdę, to jest, jakby to jest nie do opisania. Wychodzisz, a tam jest 15-16 tysięcy osób, to jest coś nie do opisania, naprawdę. Więc jakby nie mogłem zaprzepaścić tej szansy. No cóż, następnym razem będę wiedział, że Adrian, dzieje się coś, nie wychodzisz. Gdyby to się nie wydarzyło, to byś tego nie wiedział. Dokładnie, dlatego najlepiej uczyć się na cudzych błędach, ale człowiek zawsze chyba jest taki, że musi to poczuć na własnej skórze, żeby się ogarnąć i żeby zobaczyć rzeczywiście to, co ludzie mówią, to, co, nie wiem, przeżyli podobne sytuacje, to się sprawdza też i w moim wypadku, więc trzeba słuchać mądrzejszych, ci, co już jakoś tam są wyjadaczami w tym sporcie. No to co, Adi, powodzenia, zdrowia, wrócenia na matę i wesołych świąt! Dziękuję bardzo, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i co, mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się na wywiadzie po wygranej walce. Dzięki. Dziękuję.